A teraz druga piosenka. To jest jedna z naszych najstarszych piosenek w sumie, do której napisaliśmy słowa i stworzyliśmy muzykę. Jest to piosenka o piratach. My w ogóle bardzo lubimy szanty, lubimy bardzo morze. Jeździmy na różne festiwale pirackie, bo też takie są. Teraz wtedy byliśmy w Brixham na festiwalu pirackim, gdy było prawie 30 tysięcy ludzi przebranych za piratów. Tych aktywizacji? Tak, też? Ja też jeszcze. I chcielibyśmy teraz tutaj Państwa zaprosić i też, żebyście się wczuli w taki bardziej wakacyjny klimat. A wiadomo, że jak wakacje to właśnie jezioro. A jak jezioro, to co? Jezioro. Ale tak myślimy też o polskim jeziorze, o polskim właśnie jeziorze, to tam jest co? Komary, wiadomo, że komary. Wiadomo, że szuwary i wiadomo, że wiatr. I chcielibyśmy teraz tutaj jakoś tak podzielić tutaj Państwa, jak na 14. Tak podzielimy nasz ten pierwszy rząd. Tak. Tu proszę bardzo, pierwszy rząd to będzie, będą co? Będą, pierwszy będzie wiatr. Wy będziecie... Wiatr. Co będzie wiatr? Co wiatr robi? Wiatr szumi. Tak. Proszę, zamieńcie teraz za chwilę w wiatr. Bądźcie wiatrem. Super. Tutaj przez środek będą szuwary. Szuwary szuwarzą. Jak najgłośniej. Słuchaj szuwary? Wystarczy. Wystarczająco dużo szuwarów. Świetnie. Teraz tutaj kolejna część to będą żaby. Jak rechoczą żaby? Jak rechoczą żaby? Polskie żaby. Kum, 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 kum. Kum, kum, można wera, można kum. Bo te angielskie to inaczej rechoczą. Jak angielskie rechoczą? Rabbit, właśnie. Ale bądźmy polskimi żabami, dobrze? A piosenka jest polska, bądźmy polskimi. Kum, kum, kum. Spróbujmy. Kum, kum, kum. Kum, kum, kum. Wiatr? Wiatr? Szuwary? Bo pan się musi zdecydować. Pan albo do szuwaru, albo do wiatru. To może pan być i wiatrem, i szuwarami. Elegancko, super. Super. I jeszcze zostały nam jeszcze komary. Komary będą super. Tutaj widać, że są komary, bo lewej strony. Komary bzdyczą. Prawda. Wow, świetnie. Każdy zna komary. Dobrze, i teraz w naszej piosence będziemy zaczynać od takiego właśnie wstępu, że sobie wieje wiatr, jeżeli myślę, że wiatr się włączył. Później będzie coś o szuwarach. Będą szuwary, będą szumieć szuwary. Znowu dużo szyszy i tak dalej. Głośne żabre chodanie, czyli kum, 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 kum. I groźne wzyczenie komarów i wiadomo. Ale groźnie. O, ale super. Chcieliśmy tak właśnie, żebyście się włączyli do naszej piosenki i później do refrenu, później do pirata, później możecie się do refrenu włączyć. Do refrenu też można się włączyć, bo my tam mamy taki refren: to piraci płyną w dal i to się powtarza, więc można powtórzyć. To piraci płyną w dal. To piraci płyną w dal. Świetnie. I tam jest jeszcze później drugie do powtórzenia, to jest: bo kto piratom zabroni. Bo kto piratom zabroni. No, proste, co? Bzyczycie, szumicie. A jeszcze wam zdradzę, że na końcu my śpiewamy, my z Ignasiem, bo my jesteśmy takimi buntownikami w tej rodzinie, my śpiewamy, że nikt nie zabroni. Także oni sobie śpiewają, kto zabroni, a my śpiewamy, nikt nie zabroni. Więc gdybyście chcieli być z nami buntownikami, to też śpiewajcie, nikt nie zabroni. Dobra? Wszystko wiemy? Tak. Tak. Żaba, potrzebujesz żaba. Widziałam, że czegoś mi brakuje. Mamy różne instrumenty w domu. Część przynieśliśmy tutaj. Masz kijeczek tej żaby? Mam kijeczek. Super. Gotowi? Czy wiatr jest gotowy? Szuwary? Żaby? Komary! Komary zawsze w gotowości. Zawsze. Uwaga. Zaczynamy. Piraci najedzą. Szemrzący wiatr, czy słyszysz szum szuwarów? Głośne żabre chotanie, kum, kum, i groźne wzyczenie komarów. Jeszcze raz, powtórzmy to jeszcze raz, dobrze? Z energią. Proszę, jeszcze więcej. Po prostu zależy nam, żebyście się wszyscy zaangażowali tak jak komary. Tak. Komary górą. Ale szumary za bardzo zakrępowali ręce i nie słychać.
Szumary niech szumią czymkolwiek. Czy słyszysz szemrzący wiatr? Czy słyszysz szum szuwarów? Groźne zabrechotanie i groźne wzyczenie komarów. Baron samego rana niesie się po jeziorze. Co tak rupocze, kto woła, kto płynie o tej porze? Hej, to piraci płyną w dal. To piraci, chociaż to nie może. Bo kto piratom zabroni, kto zabroni płynąć po jeziorze. Kudłaty bili za sterem i Roman kuch przy patelni. Kapitan wyraźnie rozkazał, że mają być dziś bardzo dzielni. Trzeba opłynąć jezioro, nastraszyć znów dzikie kaczki, zajęć na dziś dosyć sporo dla całej pirackiej paczki. Hej, to piraci płyną w dal, to piraci, chociaż to nie może. Bo kto piratom zabroni, kto zabroni, nikt nie zabroni pływać po jeziorze. Tak trudno wiatru pilnować, by żagle wiał z dobrej strony. Po szorowaniu pokładu każdy z piratów zmęczony. Po szyszce z komarami odnieśli dziś rany kutem. Kuk powiedział, obiadu nie będzie, złowiliśmy tylko puta. Hej, to piraci płyną w dal. To piraci, chociaż to nie może. Bo kto piratom zabroni, kto zabroni, nikt nie zabroni pływać po jeziorze. To piraci płyną w dal, chociaż to nie może. Bo kto piratom zabroni, pływać po jeziorze. Zapraszamy do polubienia naszego profilu Mamo Tato na Facebooku i do obserwowania naszego i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Tam można też zobaczyć teledysk do tej piosenki, który był nagrywany już bardzo, bardzo dawno, kiedy nasze dzieci były jeszcze małe. Tak sobie go czasami oglądamy i łza się w ogóle kręci.